Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam na najnowszy film z Połańca, czyli dokładnie z Turska Małego, gdzie się ten kanał w danym miejscu znajduje. Jedziemy z tym koksem. Jest na tą chwilę godzina 6:20, sobota 29 lutego, koniec miesiąca 2020. Wspólnie z kolegą Robertem i Grzegorzem we trzech przyjechaliśmy tutaj wędkować. Nakręcimy jakiś materiał oto z kanału w Połańcu. Robert już zaczyna nęcić, a ja pomału rozkładam stanowisko i niedługo będziemy wędkować. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem. Zapraszam. Zaczynamy dzisiejsze zmagania, drodzy widzowie. To jest mieszanka z ostatniego wypadu z Robertem, z kolegami, na którą nie chciało nic brać, przedobrzone, czyli anysz i cały dobytek, który wtedy tam dodałem, czyli kasza jaglana, pelety, kulki proteinowe, pieczywo fluo, dwa rodzaje zanęty, konopia, czyli bogactwo, które odmroziłem, dwie torebeczki. Zobaczymy, czy anysz był podstawowym zapachem wtedy, czy ten anysz odstraszył nam wtedy rybki, czy tylko taka była pora. Więc z ciekawości na jedną pójdzie to, na drugą pójdzie zanęta, którą przygotowałem. To jest na mączkach rybnych jadę Sensasa oraz drugą ciemną mieszankę Marlinę Halibut Method Mix. I do tego symulator apetytu. Dodałem, rozsięczyłem to, do tego konopie i do tego jeszcze pójdą peleciki. Peleciki dodamy do tej mieszanki. Zaraz rozłożę resztę sprzętu. Widzicie? I do tego pójdzie z Lopio Halibut oraz drobniejszy 2 mm też Halibut. Będziemy dokładać do tej mieszanki z Halibuta, czyli podstawową dzisiaj moją zanętą będzie konopie, Sensas i Halibut z dynamita. Ciemna mieszanka doprawiona konopiami i ciemnymi peletami. W zależności jak coś się ułoży. Coś takiego. I to będzie moja mieszanka. Zaraz pomału wszystko rozłożymy pomalutku. Karuzele porozkładamy. Wszystko. A na tą chwilę na razie zarzucimy zestawem. Mamy białe robaki w kurkumie. Zaraz je wsadzimy, żeby się grzały. Peleciki. Tu mamy robactwo. Jedne robaczki oraz drugie robaczki w anyżu. Tu jest anyż, więc damy trochę robactwa
dany żuch. Będę schowany drugą i mamy w kurkumie białe robaki, pinkę raczej. Zobaczcie, czysta pinka, którą będziemy zakładać na zestaw. Dobrze, tak się prezentują te moje dwie mieszanki. Trochę przeschła, zaraz domoczymy i będzie w pytkę. Jedna mieszanka oraz stara druga, którą zamroziłem. Dobrze, zarzucamy zestawy. Bierzemy się za wędkowanie. Zarzucimy wędki i rozłożymy sobie karuzelę, potrzebną platformę, tak aby wszystko mieć pod ręką. Sztyce od starej wędki zrobiłem sobie 5-metrową. Zobaczcie, ale woda wysoka i taką sztycę sprawiłem sobie, rolka, i niech to stoi pod ręką. I zarzucamy pierwszą z wędek, więc zakładamy robactwo. Używam dzisiaj plecionki, tu jest 60 cm, 0,16, haczyk mały na fluokarbonie. Trochę damy pinki w zanętę i zakładamy 3 sztuki. Jeden, dwa, trzy sztuki. Nowy dobytek, czyli korum, nabijemy nętą z ostatniego wypadu i zarzucimy pierwszy zestaw na plecionce. Dobrze, jedna stoi. Montujemy drugi zestaw na nowej mieszance 0,16. Tu żyłka zwykła, haczyk kolmika. I to samo, 3 sztuki. Jeden, dwa, trzy. Nabijemy sobie towar. I poślemy drugą wędkę tuż niedaleko. Naprężymy. Dobrze. Rejestr wypisany, tak żeby nie było problemu. Dwie wędki zarzucone, więc zaczynamy wędkarskie zmagania i zobaczymy, co nam te dwie mieszanki dzisiaj przyniosą, jakie ryby, jak to będzie dzisiaj nad wodą. Więc rozkładamy się dalej i czekamy na pierwsze branie i rybkę. Więc bądźcie ze mną, zapraszam jeszcze raz na filmy.
A więc pierwsze branie. Chciałem nagrać rybkę, ptaszka, jak zjada zanętę. Branie było, pociągnęło kija, złapałem i zobaczcie, hak wyprostowany. Wyprostowany hak. Zobaczcie. Więc zmienię szybko przypon na grubszego druciaka i przerzucamy. A więc kolejne branie, ale pudło. Przerzucamy, nęcimy i spróbujemy coś złowić. Trzy sztuki. Niesymetryczna pętla na obydwu zestawach. I jedziemy z tym koksem. Stanowisko przeszykowane, widzicie. Wszystko mam ogarnięte. Teraz kwestia tylko, aby coś połowić. Dobrze. Jest w pytkę. Okej. Czekam na pierwszą rybkę. Na początku, co widzieliście, jak nakręciłem, jak ptaszek przyleciał. Z telefonu kręciłem, jak ptaszek przyleciał. Dobierał się do kuwetki z robakami, a tu branie kija wciągało, złapałem go i wyprostowany hak, który wam pokazałem, kamerkę włączyłem, telefon szybko schowałem, ryby nie było, ale zobaczcie, coś się dzieje, oczywiście na bieszance ciemnej z halibutem. Jakieś podciągnięcia. Uciąg jest dobry, 60-gramowe koszyki. No ale czekamy, czekamy. Na tej drugiej też założyłem, przerzuciłem zanęty z halibuta i zobaczymy. A tamtej mieszanki na razie zanyżem nie będę używał. Czekamy na jakąś fajną rybkę. Zobaczcie, tak wygląda moje stanowisko. Płachta z góry, płaszcz przeciwdeszczowy, siatka, plecak, torba, przypony, wiadro z przynętami i płachta, którą w razie deszczu przykryję, i przeciwdeszczowa kurtka, spodnie na szelkach, przypony. I tak to wygląda cały mój dobytek dzisiejszy. Dobra. Więc czekamy na rybkę. Tak mówię, używam dzisiaj plecionek 0,10 12 LB wytrzymałości. 0,10 i zobaczymy, czy te plecionki, jak to się spisze. Myślę, że 0,10 będzie ładnie cięło w wodę, nie będzie ściągało zestawów. Plecionka cieniutka zetnie nam wodę. A więc prawdopodobnie pierwsza ryba na nowym nabytku. Weźmiemy w tej stronę, nieduża rybka. Zobaczcie. I zobaczymy, co. Rybka
zmęczona. Na rolkę, kiedy on mnie zjedzie. Rybka łyknęła, więc muszę wziąć wypychacz. Dobrze. Certa. Zobaczcie. I taka certa. Zobaczcie. Wraca. Okej. Więc bierzemy zestaw i wędka nowa. Okej. Folię będzie można już ściągnąć, ale najpierw zarzucimy zestaw. Dobrze, czekam na jakiegoś pana Leszka. Założę tu 4 sztuki. Napijemy podajnik. Mocniej trochę. I zarzucamy. Druga branie, jakaś niewielka rybka. Ale jest. Muszę pozrywać trawy. Pletka na razie daje radę. Poszła. Spięła się ryba. Tak też bywa. Dobrze. Ryba wygrała. Która prawa, nowa. Dobrze. Teraz lewa. Siedzi coś. Żyłka się rozciąga, plecionka raczej nie, tu nie ma gum, więc ryby mogą spadać, tak tamta, ale zobaczymy. Żyłka się rozciąga, tak mówię, plecionka nie.
tu nie ma gum, więc mogą prostować się haki przy dużych rybach, odjazdach, więc trzeba popuścić hamulec, bo już jedną rybę straciłem. Zobaczymy, co tym razem. Jeszcze nie widzę. Pszczanka. Brzanka, ryba zaliczona. Stawiamy i zobaczcie, drodzy widzowie, dolna warga, bo brzany są rybami pobierającymi raczej z dna przynętę. Nie muszę sobie wziąć odhaczacz. Pomału wypuściłem rybę, przed chwilą brzankę. Zmiana akumulatorka, dlatego że jest zimno, a jak jest zimno, to szybko baterie padają. Więc zmiana akumulatorka, ściągamy zestaw i zarzucamy i czekamy na jakieś większe rybki z dzisiejszego wędkowania. Dobrze, plecionka na razie się spisuje, zanęta też, lecz czekamy na te większe rybki. Ale hak miałem dzisiaj wyprostowany. Czekam na jakiegoś leszcza. Leszczyk nas interesuje. Nie inaczej. 4 sztuki. 1, 2. Albo damy 3. Bo są większe. Na jakiegoś leszcza. Tylko muszę dzwonek sobie poprawić do góry. Dobrze. I później pójdziemy do kolegów, zobaczymy, co u nich słychać. Zobaczcie, nie padało, słonko wychodzi, a tu nad słońcem wyżej tęcza jest. Nie wiem, czy to będzie widać z tej kamerki, ale taka tęcza u góry. Ładny widok. No i zobaczymy. O, tutaj już na nowej, prawej. A tu ma jechać. Czekam na jakąś 50. Czy uda mi się złowić dzisiaj leszcza? Zobaczymy. Sikorka. Tam druga. I odpoczywamy. Jest w pytkę. Cisza, spokój, obcowanie z naturą. Cóż można chcieć? Rybki skubią. Hak wyprostowany, kilka pudeł w zacięciach.
Jedna ryba spadła. Ale zobaczymy, zobaczymy. Ptaszki chcą się dobrać do robaczków. Później najwyżej jeszcze wypróbujemy tą mieszankę, ale to później. Z ciekawości obydwie rzucę na to, ale na razie nie chcę sobie psuć tą nętą morze łowiska za myżem, więc jadę na halibucie. Dobrze, wędkujemy. Dzięcioła tam gdzieś słychać na drzewie. Słyszycie? Gdzieś tam puszuje dzięcioł. Stuka. O. A my czekamy na wskazanie. Dzwonki podstawą jest. Podstawą są dzwonki przy moim łowieniu. Łowię ileś godzin, odchodzę, zajmuję się innymi rzeczami, nie będę cały czas przyglądał się. Powtarzam to jeszcze raz, w szczytówki, bo jeden kolega powiedział, że nie rozumie, nie rozumie. No ale zależy kto jak się nauczy, jak lubi. Ja w razie co jak się odwrócę, słyszę dzwonki i mogę obserwować co innego robić, a nie tylko patrzeć się w szczytówki. Siedzę przy kijach, bo siedzę, ale dzwonki są dla mnie podstawą przy wędkowaniu na rzece i wcale mi w tym nie przeszkadzają. Więc wędkujemy i czekamy jeszcze kilka minut. Nie będzie wskazania, przerzucimy zestawy i zobaczymy, może później jakoś dam blesika, peleciki, coś założymy. Zobaczę, jak się ułoży. Jak będą brały same brzanki, certy. Nic poza tym, to może jedną rzucę na pelet, dam blesika czy pelecik jakiś. Może jakiś karpik, klenik się skusi na jakiś pelet halibutowy. Zobaczymy. A teraz czekamy, odpoczywamy i słuchamy naszego dzięcioła, który nam z tyłu stuka. Padła. Spadła. Albo zerwała przypon. Zerwała przypon. Widzicie, jak to się łowi. Tu była czternastka teraz. I zobaczcie, przypon z fluokarbonu czternastka zerwany. A więc zmiana przyponu, który nam ryba zerwała. Jarek? Jarek, siema. Mówcie co jak. No co? Cisza jak cholera. Cisza? Tak, co tam, złapaliśmy tylko dwie certy i wrzane. Także wiesz, no...
i czekamy na wyniki. Czekamy, dopiero się zacznie. A ja powiem wam tak, zarzuciłem na czosnek jedną, ten stary nic. Zarzuciłem na tą nową mieszankę z halibuta branie, ptaszka nagrywałem. Kija ledwie złapałem, hak wyprostowany. Wyprostowany hak. Poważnie, słuchaj. Dalej zarzuciłem brzana, certa. Teraz przypon zerwany, zrezygnowałem z starej mieszanki. Na halibuta jadę obydwie, cały czas mam brania. I teraz mi przypon zerwał, słyszysz? Plecionkę mam, hamulec podpuściłem, jedną ryba mi spadła, ta zeszła przy brzegu. Wiesz, żyłka się rozciąga, plecionka jest sztywno, gumy nie mam nic, to tylko na kiju mi chodzi. I wiesz, i przypon teraz zerwałem, przypon to odjazd, złapałem kij, pych, przypon zerwany, czternastka, przeszłem na szesnastkę. No i czekam, zobaczymy, co jest. No słuchaj, nie wiem, co to. My nie mamy aż tak kolorowych. Szał nie ma. Mówię ci, ja tu już miałem 10 ponad brań. 10 brań, chyba 3 ryby, dwie spadły, hak wyprostowany. Nie, no na razie czekamy. No nie? Zobaczymy, czekamy. No to widzicie, drodzy państwo, tak to się przedstawia, na razie szału nie ma. Ale Robert to tak, on to taki chłopak jest, że on zaraz będzie miał tego koleżkę, tak? Co siedzi w wodzie. Już jest. Nie ma. O. I zobaczcie, branie na żywo. U mnie dzięcioł stuka, a Robert rybę holuje. A coś niedużego widać po tym. Czekamy na leszcze. Leszcza jeszcze nie ma. Leszcz. No jest. No i w końcu pierwszy nieduży, ale leszczyk. I zobaczcie, pierwszy leszczyk, czekamy na jakieś większe i wędkujemy. Ale pogoda jest w pytkę, nie? W pytkę, panowie. Bardzo ładnie. Bardzo fajnie jest. Bardzo fajnie. To Jarek, przepraszam za Grzegorza. Nie będzie, na drugi mam Grzegorz. Na drugie Grzegorz. Drugi raz, trzeci raz jestem z kolegą, to nie za bardzo pamiętam imię. Pokaż. No, ładny, ładny. No i wraca do wody jak zwykle. No i czekamy na te większe, tak, Robercik? Zdecydowanie chcieli, ale coś się ruszyło. Ruszyło się. No zobaczymy później. Później, jak to wiesz, trochę koszyków rzucimy. Tak, tak. I co będzie? Na leszcze. Mam nadzieję, Robert, że dzisiaj nie będzie padać. Jak myślisz? Nie będzie padać. Zamówiona pogoda. Kosztowało to 10 zł na tacę. Na tacę, tak. Tak. Jest kolorowo i w pytę. I w pytę. No to, drodzy państwo, zobaczcie, chwila przerwy i zobaczymy, co będzie dalej się działo na tym naszym dzisiejszym wędkowaniu. Zobaczcie. U mnie też. Pierwszy taki nieduży osobnik, coś się zaczyna dziać, więc nie ma co marudzić. Przerzucamy i wędkujemy dalej. Dobrze, przerzucamy zestawy i czekam na jakąś większą rybkę. Dodamy trochę pieczywa fluo. Do tego jednego zobaczymy, jak z pieczywkiem, czy to poprawi nam brania. Zaplątało się. Tak to bywa. Plecionka, więc trzeba uważać, żeby przy zarzucie się nie splątało, bo złamiemy kija. Zarzucamy. Jakiegoś większego leszcza. Okej, i wędkujemy.
słońce świeci w twarz, okularu nie wziąłem, no ale musimy dać jakoś radę. Zaraz założymy jakiegoś damblesa na jednej, doprawimy to halibutem lub ewentualnie turna tuńczyk spajc ostry dopalaczem na bagdeciku, a to za chwilę zobaczymy, może na peleciki wszczelimy się i coś będzie pykać. Tutaj przygotowane mam smakołyki, landryneczki, więc trzeba skosztować leśne cukiereczki miętowe oraz lodowe. Szamiemy i wędkujemy, czekając na jakąś rybkę. A więc nowy nabytek, kolejna rybka. Przekładamy, ściągniemy ją, jak nam się udają wyholować, i założymy przypon z pelecikiem. Ryba zaliczona, już większy leszczyk, drodzy Państwo, odczepiamy i Wam pokażę. Zobaczcie. Od 30-40 centymetrów, 10-20-40. Taka 40 z połańca. Zobaczcie. Robaka pomału. Pomału. I taka 40. Och, żeby się nie poślizgnąć. Wraca do wody. Zobacz, 40, czekam na większe. Dobrze,